Hello na kanale. Ze mną pannica. Już ogonek chodzi. A co, miałam piętra kliknąć. Dzisiaj taki pomarańczowy sweterek. No właśnie, outfit of the day. Czyli taki pomarańczowy jesienny sweterek. I co? Mamy 13 stopni. Pełne słońce. Będzie super spaceros? Będzie super. Let's go. Dużo pytań co do Milci. To nie jest mój piesek. Ja tylko czasami z nią wychodzę. A to taka gwiazda już nieraz się pojawiała na kanale i zawsze pozytywny odzew, nie? Pannica? Milcia? No co ty, pieściuszko? Jezu, to taki mały pieściuszek. Pieściuszek. Trochę sportu Milci trzeba dać. I mi przy okazji też, nie? Łobuz. Trzeba pobiegać, a nie tylko spacery. Widzicie, możemy? Teraz jest 15-15-krotne przybliżenie. 15-krotne. Zoom. Crazy. No normalnie. Coś pięknego, ale tu już tyle spadło tych liści. Że moment i będzie łyso, nie. Wam, że lubię dość te buty, jakie skarpetki, żeby w stópkę było ciepło. Ale to jest, patrzcie, co za gówno. One nic nie mają bieżnika pod spodem. Tak się ślizgacie, jak deszcz pada czy coś. Się pozabijać można, nie, Milcia? Oho, Pysia coś wyczuła. Węszy. Myśliwski pies, to zawsze lubi sobie poniuchać. Miałam kiedyś spaniela w Polsce. Już niestety nie żyje, ale już był też dosyć stary i schorowany. No to on, kurde, z domu potrafił jeża wyczuć na podwórku. W nocy wychodził, przetargiwał tego jeża. Ten pysk później cały zakrwawiony. To, co było z tym psem, to normalnie przeboje. Weterynarz non-stop. Dalej ogromne słońce. Oczywiście nie jest mocne, ale jako taki jest. Jestem właśnie u nas na blokowisku i potrzebuję 3-4 jabłka do sałatki, więc zbieram z naszego sadu. Niestety te większe jabłka już są dawno zebrane. I to rebuni. Ale tyle co ja potrzebuję. To jakoś tu uciłam. Też nie chcę brać takich najmniejszych, no bo to jest dużo roboty z tym. Najładniejsze są na samym szczycie. Ostatnio. Proszę. Ostatnio zbierałam kijkiem, co wam tutaj wstawię. A teraz już nie chcę mi się specjalnie po kijek, no bo tyle co mi potrzeba tych jabłek, to uciłam z takich małych. Aha, i spadło gdzieś. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Mamy takie wielkie drzewo z gruszkami, ale niestety to, co spadnie na asfalt, to się wszystko rozklekota. Są tak wysoko, że ciężko jest zebrać. Ale chyba październik to jest właśnie sezon na gruszki. Czy ja coś mylę? Jabłka już są, czas na poszukiwanie kasztanów. Ostatnio kilka zebrałam. Na parkingu zawsze spadają. O! Drugi.
trzeci będzie w sam raz do moich ozdób. Ozdób moich strojków, które już sobie jakiś czas temu zrobiłam, było na vlogu. Ale właśnie brakuje mi żołędzi i kasztanów, żeby było tak bardziej jesiennie. Więc widzicie, nie trzeba wcale wydawać pieniędzy, aby do domu wprowadzić jesienny klimat. Wystarczy troszkę kreatywności, wyjść z domu, zebrać kasztany i już jest fajnie. Jesiennie. Tu jeszcze jest listek grafis. Bo mi z ręki wypadł ten. Mam moje kasztany. Już słońce nisko, cień coraz dłuższy. Ajajaj. Zaraz wam pokażę moją ozdobę. Przed i po. Zobaczcie w ogóle, jaki dzisiaj mam taki jesienny outfit. A czemu jesienny? Zobaczcie, ten sweter pomarańczowy. Mi się bardzo z taką jesienią kojarzy. Wczoraj miałam jakieś takie bardziej botki. Dzisiaj mokasynki. Płaszczyk, bo rano 2 stopnie. Jakieś tutaj na szyję, delikatna narzutka. Dobra, miałam ją po prostu. Także są to rebunia, w którym mam jabłuszka, bo dopiero co wróciłam z roboty. No i taki outfitik. Do tego tu mam spodenko, spódnicę. Wiecie, że są spodenki, a tak naprawdę spódnica. No, myślę, że jesieniara vibe na całego. Więc taka stylóweczka, żeby pójść rano do samochodu, przebrać się w pracy w uniform, przebrać się z uniformu w normalną moją stylóweczkę i przyjść do domu, żeby zaraz założyć jakieś wygodne dresiki. Muszę zrobić porządek w szafie i letnie rzeczy wynieść. No bo lato już za nami. A też wiecie, jak jest rano 2 stopnie, to jest zimno. Trzeba wyciągnąć swetry. A właśnie takie letnie rzeczy pochować, bo tylko zapychają szafę. Ale że lada moment jeszcze jedziemy na takie ostatnie wakacje w tym roku, pomijając święta prawdopodobnie w Polsce, no to wstrzymam się z tym chowaniem letnich rzeczy, bo jeszcze się przydadzą. Proszę bardzo, wszystkie krzesła na górze, bo dzisiaj był dzień jeżdżenia Bobika. Ostatnio sprawiliśmy sobie odkurzacz i normalnie teraz podłogi liśnią. Zobaczcie, nie wiem, w którą stronę to pokazać. Najbardziej to widać, jak się wchodzi do domu. No zobaczcie, no cudownie. Test białej rękawiczki powinien być robiony, a najlepsza jest ta miotełka. Wybiera wszystko z kącików. Brajoba, czyli dobra robota po norwesku. Zostawiam sobie tutaj tak jechał. Nie wiem, czy mam filmik na telefonie. Tutaj tak z kącików wybierał. No i dobrze, bo ja wiecie, ja już nieraz mówiłam, że jestem profesjonalistką. Ja pracy do domu przynosić nie będę i dlatego też nie będę tych podłóg w domu myć, bo ja w robocie na sprzątaniu dość się namyję, mi się nie chce. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio, no ale Daniel też nie przepada za myciem podłóg, dlatego ten odkurzacz to naprawdę cudowny wynalazek. Najlepsze jest to, że i myje, i odkurza, więc naprawdę super, nie ma do czego się tu przyczepić. Macie też podgląd kamerą, więc ostatnio sobie siedzę w salonie, a tu nagle monitoring włączony i jedzie sobie Bobby. Tak go nazywamy, Bobby. Oczywiście ja wymyślałam nazwę Bobby. I sobie siedzę na kanapie, gadam z mamą, a tam odkurzacz przyjechał i patrzy na mnie, bo Daniel na aplikacji sobie podglądał, tak więc no. Dobre, jak jakiś złodziej wejdzie, to nagle Bobik wychodzi i patrzy, co się dzieje. Lepsze monitoring włączony, informacja. No tak więc Bobik myje podłogę, ale że to był w sumie zakup Daniela, to teraz jest, wiecie, ja umyłem podłogę i odkurzyłem Bobikiem. A ty co dzisiaj zrobiłaś? No właśnie, i ostatnio na vlogu widziałam, jaka jest brudna szyba u mnie w ogóle. Więc w weekend biorę się za mycie okien, bo ja się dziwię, że to aż tak się kurzy tutaj. Masakra. Wczoraj robiłam też szarlotkę, pokażę wam. Sobie tutaj dodam. Tak, a co? Słodkie to się zje, nieważne co. Sporo
tych jabłek obieram i obieram. Tu mnie patrzcie, bo syf, ale jak ja gotuję, to nie może być czysto, zawsze jest harmider. Tu już jest chyba 900 gram i tu już będzie 400. I chyba tyle. Ciasto już jest w piekarniku. Zobaczymy, jak tam wyrośnie. Biorę się dalej za te jabłka. A dzisiaj na obiad będzie rybka z ziemniaczkami i do tego surówka z kiszonej kapusty, właśnie jabłka mam z sadu. Troszeczkę cebuli, przyprawki, będzie pyszna. I jeszcze od razu powiem, kurczę dziewczyny, ostatnio pisałyście mi w komentarzach, że chcecie mieć przepis na moją pielęgnację. Oh my god, nagle miałam takie problemy skórne. Chyba ta firma Bandy, której ostatnio używam produkty, sobie zamówiłam całe serię, nie służy mi, chyba za bardzo mnie zapycha. I takie krosty, zobaczcie jaką mam tu szramę, ona jest tak trochę zasłonięta. Całe kwasami zrobione, ta skóra mi się tutaj złuszczy. Takie wielkie wulkany mi się zaczęły robić, takie, że nie można ich ani wycisnąć, ani nic. Więc poczekajcie z tą pielęgnacją. Mogę wam tutaj wstawić zdjęcie, jak ja miałam rozpiskę tygodniową. To są produkty, których używałam i moja skóra wyglądała naprawdę nieźle. Dodatkowo kapsułki Elizabeth Arden. A tu jest moja rozpiska tygodniowa, krok po kroku, czego używałam. Ale jednak pamiętajcie, że to, co mi się sprawdzało, niekoniecznie sprawdzi się wam, dlatego no niczego nie obiecuję, ale dla mnie ta pielęgnacja była naprawdę super. Używanie tych produktów, one mi się sprawdzały. Ta firma Bandy niestety chyba mi się nie sprawdza, jeszcze się upewnię, czy to na pewno przez to, ale tak mi się wydaje, nawet ta pani kosmetolog, która mi się tu zajmowała tymi kwasami, wykwaszaniem tych krost, mówiła, że prawdopodobnie po prostu zapchałam sobie skórę i bardzo możliwe, bo większość tych produktów to była jakieś SOS, emulsja i tak dalej. Mam nadzieję, że ta skóra wróci do ładu, bo tak to jest, jak się człowiek cieszy, to moment się wszystko zepsuje. Ostatnio rozmawiałam ze znajomym a propos moich Saigonek, bo oglądał właśnie YouTube'a i mu się wyświetlił mój film i mówił, o, że fajne te Saigonki wyszły. Tylko, że te boki powinno się lekko wodą zrobić, żeby to ciasto się przyklejało. I wtedy nawet jak wrzucam na głęboki tłuszcz, to te, wiecie, boki by się nie otwierały. Więc dla tych, którzy będą chcieli próbować robić Saigonki, pamiętajcie, żeby nawilżyć troszeczkę wodą, bo będzie tak jak u mnie. Następnym razem będę wiedziała. Dzięki za poradę. Dobra, biorę się za obiad. Nie wiem, ta szrama jest okropna. No ale myślę, że lada dzień zejdzie, bo dziś miałam też jedną tutaj, na samym środku jak hinduska i to już mi się złuszczyło. Tak więc oby też ja też się złuszczyła. Ostatnio byłam u kosmetyczki i właśnie ona wykwaszała mi te krosty, które mi się pojawiły po tych kosmetykach. Dodatkowo usunęłam sobie pęknięte naczynko, miałam je tu nad ustami. Akurat jak jest tutaj ten łuk kupidyna, to z jednej strony pękło mi na samej końcówce. I jak nie miałam makijażu, zawsze tak dziwnie to wyglądało, jakbym była jakaś brudna albo coś. Nie wiem, ile to trwało. 15 sekund i było po sprawie. Dalej mam taki strupek. No bo, a zapach strasznie nieprzyjemny. Wypalali, nie wiem, kawałek skóry, taki no nieprzyjemny zapach. Ale chwila bólu i popłaczu. Poza tym ja jestem dosyć odporna na ból, bo jak na przykład u dentysty czy coś, to no wiadomo, czasem coś tam poboli, ale ja nigdy nie brałam znieczulenia, aż do czasu, jak miałam ósemki wyrywać. Tak, to jakieś wiercenie czy coś, zawsze na żywca, a tam. A teraz to pierwsze, co to się pytanie, czy chcesz znieczulenie? Kiedyś czegoś takiego nie było. Daniel jeszcze nie wejdzie, to już mówisz, że chce znieczulenie. Ja jestem w miarę odporna. Tak samo jak mi kiedyś szlifowali te takie klocki na zębach, bo ja miałam aparat ten taki nakładkowy i po prostu, żeby przestawiło zęby, to na zębach naklejali wam takie klocki, takie wypustki jakby, które ten aparat trzymały i spiłowywanie tego nie było zbyt przyjemne. A wiecie, że ja spałam po tym, jak mi to robili. Nie wiem, czy ja mam taka wymęczona, czy coś. I w pewnym momencie chyba mi się tak, wiecie, jak jest tak czas takie drganie, jak przysypiacie, już nagle was tak, taki macie, nie wiem, skurcz jakby.
O, dentystka się przestraszyła, bo myślała, że coś mnie zabolało. A i mówię, że ja spałam. No, takie dwie w szoku, że jak to może spać? Tak samo jak sobie robiłam kiedyś brwi permanentne, to też zasnęłam. Nie wiem, no niby to jest tatuaż, niby jakiś tam mini ból jest, ale ja miałam dobrą drzemkę. Tak więc tego, ziemniaczki się obierają, jabłka zaraz też się obiorą same tymi dłońmi. Ja nie wiem, jak kiedyś ludzie sobie dawali radę bez obieraczki. Ciężko nożem i tyle tego produktu się wtedy marnuje, a taką obieraczką jest tak cieniutko. Wspaniały wynalazek, wspaniały. I szybko robota idzie. Pamiętam, jak mama zawsze obierała ziemniaki nożem. Teraz też obieraczką już obiera. No, masakra. Dobra, biorę się za obiad. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Kapustka kiszona. Polska kapustka. Kupiona tutaj w sklepie. Najpierw ją pokroję. Już bym zapomniała. Żeby wygodniej było jeść. Oczywiście najpierw test smaku. Pyszna. Moja mama na przykład płucze wodą, żeby nie była zbyt kwaśna. Ale ja uwielbiam taką kiszoną kapuchę. Nie wiem, czy to widać. Tutaj mam taką bliznę. Ona była dosyć głęboka. Kiedyś pracowałam na coś tak jakby psychiatryk. Też tu w Norwegii sprzątałam tam. I takie mieli metalowe, ciężkie drzwi, że próbowałam szybko moim dyliżansem, tym moim wózeczkiem, który mam na sprzątaniu, przejechać przez nie. I nie zdążyłam, bo był próg. Jezus! Jak te drzwi mi tutaj walnęły. O matko! I to mi się tak długo paprało. Masakra. Ale powiem wam szczerze, na takim obiekcie nie chciałabym pracować. Zwłaszcza, że to był tak jakby psychiatryk połączony z takim, nie wiem, że tam dużo uzależnionych było. I chodziliście przez jakieś takie korytarze, nikogo nie ma, kamer nie ma. No nie wiem, no trochę strach, powiem wam. I też dużo takich, wiecie, chorych ludzi, no to jak się człowiek ogląda jakichś filmów horrorów i trafi potem do takiego miejsca, zwłaszcza, że to zawsze rano się zaczyna o 6, nikogo praktycznie nie ma, a tam w rogu w kuchni siedzi ktoś i tak, wiecie, buja się, jakoś podśmiechuje, coś tam. No tam miałam stres. Tam by nie było Ike Stress Vlog, tam by był Stress Vlog. Dla niewtajemniczonych Ike Stress bez stresu. Mięsko powoli się robi, zobaczcie, dodamy tutaj kilka kasztanów. Tutaj więcej dam, bo jest taka dziura jakaś. A? Więc nie zawsze trzeba kupować jakieś ozdóbki, wiecie, za hajs. Można iść na spacer. Tutaj dodam też, zebrać kilka kasztanów. Tutaj też walniemy jeszcze kilka i jest już ozdóbka. Tutaj też tym dyniom dołożymy. A co?
Dobra, pokażę wam, co kupiłam. Takie mydełko. Fajna pianka z niego wychodzi. A tak pachną cudownie te mydła. Byłam akurat tam w toalecie, umyłam ręce i mówię, kurde, jaki zapach. I tam od razu można kupić ich mydełka. Cena, no, niska nie jest, bo prawie 300 koron za mydło. To jest trochę, prawie 120 zł. Więc sporo. I takie małe mydełko, chyba 119 w kostce. Daniel lubi takie w kostce i to jest taki zapach, no taki męski. Myślę, że spoko. A niech ma chłopoczyna, nie? No. Tak więc zaraz będą do użytku. Nie pamiętam, czy się z wami żegnałam. Tak więc dzięki za oglądanie i do następnego vloga. Pa, pa! Wpadajcie na Instagram i Kekstres Vlog.